Halo, halo, Cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, wiele razy prosicie mnie w mailach, czy to na sygnalu o to, żebym zrobił takie podsumowanie wyszukiwarek, jak one sobie, że tak powiem, radzą. Słuchajcie, poświęciłem teraz trochę czasu, zebrałem wszystkie statystyki, które mi przesyła wyniki Mirek i zrobiłem takie krótkie podsumowanie, na przykład bieżącego miesiąca. Tak, mamy teraz marzec. Więc od 1 do 22 do wczoraj pokażę Wam, jak to wygląda na wszystkich wyszukiwarkach, żebyście widzieli czarno na białym, jak to wszystko się ma czy to jest tak kolorowo, jak mówiłem wcześniej, czy może jest inaczej. Macie wszystko czarno na białym. Słuchajcie, dzień po dniu Wam pokażę za chwileczkę, i na końcu pokażę Wam swoje wnioski, i sami wyciągajcie. To, co dla Was najlepsze. Słuchajcie, jak wiecie, mamy kilka wyszukiwarek. Postanowiłem, pokażę Wam pół gola do przerwy, wyszukiwarkę Tsunami, ta, która się cieszy największą popularnością, i wyszukiwarkę na półtora gola. Te trzy wyszukiwarki ma 90-parę procent osób, więc zakładam, że te wyszukiwarki Was interesują najbardziej. Słuchajcie, tu są daty możecie to oczywiście sprawdzić z plikiem Kamila, czy ja tutaj czegokolwiek nie oszukuję, nie, nie zamontałem, czy nie do, podokładałem jakichś meczy możecie bez problemu to sprawdzić, wydaje mi się, że takie wyniki jak przesłał Mirek takie dokładnie były, więc zobaczcie jak to wychodzi, dzień pierwszy marzec, w telegraficznym skrócie żebyście tam nie usnęli po drugiej stronie i powiem Wam jak ja to widzę i jak wy mi przesyłacie swoje wyniki, oczywiście jest bodajże pani Iza, na przykład, która gra tylko do wygrania pewnej kwoty i ona ma zupełnie inne wyniki. Są też osoby, które, tak jak napisałem w podsumowaniu, wyrobiły sobie pewnego, pewne schematy, którymi się posługują. Grają pewne ligi, pewnych lig nie grają albo grają tylko jedną wyszukiwarkę. Oni mają wyniki jeszcze lepsze, ale ja chcę zrobić takie podsumowanie. Dla, dla ogółu, dla tych, którzy grają, po prostu wszystko jak leci, gramy prawie że codziennie, więc też weźcie pod uwagę, że gramy prawie codziennie. Dobra, lecimy z tematem, zobaczcie, jak to wygląda, jak coś będzie nieczytelne. Ja te wszystkie screeny podeślę Wam za chwilę na Signala, Będziecie je mogli sobie pobrać, podejrzeć. Lecimy. Pierwszy marzec. Zobaczcie, na, tu mamy pięć spotkań, na półtora gola wszystko weszło, tu nam nie weszł nie wszedł jakiś tam Meksyk i tu nam nie weszła Francja, więc ten dzień oceniam na zero. Dlaczego na zero? No bo jeśli załóżmy przyjmijmy, że ktoś gra faktycznie te raz, dwa, trzy i leci i robi kupon, później gra raz, dwa, trzy i znowu ma kupon, no to ten dzień, jak policzycie sobie, on wyjdzie na zero, pomimo tego, że dwóch na zero, czyli nie straciliśmy kasy. To, co zostało tu wtopione, załóżmy w pierwszym kuponie, tu zostało odrobione, tu zostało wtopione, ale tu dalej znowu zostało odrobione. Dzień oceniam na zero. Oczywiście możecie go ocenić jak chcecie. Ja go oceniam tak, jak myślę, tak jak gram. Więc mamy dzień na zero. Drugi dzień, tu nie ma żadnej bajery. Tu jest oczywiście bardzo dużo. Macie też bardzo dużo czerwonego. Wiecie też, że ja cały czas upgrade'uję te wyszukiwarki. Macie je dożywotnio, więc część z tych lig już oczywiście nie ma. One się nie wyświetlają, więc z czasem te wyniki powinny być lepsze, lepsze, coraz lepsze. Tutaj mieliśmy na tsunami komplet, ale zawaliło półtora gola. W tym dniu była masakracja. Kiepskie te ligi, jak wiecie, jakieś tercery, nie tercery, kobiety już tego nie ma i półgola w miarę tam zrobiło robotę ale ja zaznaczam, że ten dzień jakby nie zagrał no chyba, że ktoś miał farta i zagrał samo tsunami albo samo półgola, no to zarobił ale bądźmy uczciwi i na żeby nie było tak, że coś naciągam ja ten dzień zapisuję sobie na minus lecimy dalej, dzień numer 3 ten dzień zapisałem sobie, słuchajcie na zero, możecie pod, podejrzeć nie będę omawiał teraz każdego w sumie tego dnia, że to weszło, to nie weszło. Widzicie to. Lecimy dalej. Trzeci zapisałem na 0. Dzień czwarty zapisałem na plusik. Dzień piąty zapisałem też na plusik. Dzień szósty zapisałem również na plusik. Dzień siódmy mamy na 0. Dzień ósmy mamy na minus. Dzień dziewiąty, czyli to jest dziewiąty marzec, będziemy mieli na plusik. Dziesiąty mam zapisane plus, ale z oznaczeniem demolka, czyli żeśmy tu zarobili bardzo dużo pieniędzy. Jedenasty to niestety minus. Dwunasty marzec to znowu minus. Trzynasty marzec mamy na 0. Czternasty mamy znowu demolkę. Bardzo dużo trafionych. Piętnasty mamy na plus. Szesnasty mamy na minus. 17, słuchajcie, mamy na 0. Pomimo tego, że tu jest dużo trafionych, ale bądźmy uczciwi, wyszło na 0. Następny dzień już teraz patrzę. 18, będziemy mieli znowu na 0. Niby tu trafione, ale niestety ta Hiszpania nam zawaliła. Lecimy sobie dalej, lecimy sobie dalej. Tu mieliśmy 18, teraz mamy 19, mamy na plusik. 20 mamy na plusik, 21 mamy na zero i ostatni dzień wczorajszy mamy na demolkę. I zobaczcie, moje podsumowanie jest banalnie proste. Napisałem sobie tak: Wyszukiwarki podsumowanie marzec 2024. Graliśmy przez 22 dni. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Nie wszyscy z Was grają codziennie, do czego cały czas zachęcam, żeby nie grać codziennie, żeby sobie ustalić cel i tak jak na przykład pani Iza ma cel wygrania 700 zł miesięcznie, pokażę wam maila pani Izy, która mi ostatnio dziękowała, że idzie to fenomenalnie i to jest mega mądre. Oczywiście większość z Was chce grać od, codziennie od rana do wieczora, więc no niestety tak to. Tak to jest. 22 dni graliśmy do dzisiaj od początku marca. Na minus byliśmy przez 5 dni, czyli tylko przez 5 dni tak naprawdę traciliśmy kasę. Bukmacher nas ograł, wyniki były takie, a nie inne. Przegraliśmy. Na zero byliśmy 7 dni. I teraz tutaj napisałem coś takiego: nie straciliśmy pieniędzy. Pamiętajcie, że w Bukmacherce. Możecie sobie mówić, że ja teraz, nie wiem, lawiruję, coś kombinuję. Nie! W Bukmacherce, jeśli nie przegrasz pieniędzy, nie stracisz, to w cudzysłowie jesteś też zarobiony, bo nie straciłeś. Miałeś takie sytuacje, że miałeś na przykład drafnął no bez zakład, była 93 minuta. Przegrywałeś załóżmy 1000 zł i za chwileczkę był gol, ciach, pach i masz zwrot. Nie straciłeś pieniędzy. To jest równie ważne. Nie wiem, co o tym sądzicie, ale dla mnie jest to klucz. Na plus byliśmy 7 dni. Demolkę, czyli bardzo duże wygrane, mieliśmy przez 3 dni. Tylko, w 5, tylko 5 dni w ciągu 20 dni gry straciliśmy pieniądze. Przez 10 dni mieliśmy zysk i mega zysk w nawiasie demolka. Tak to sobie wymyśliłem. Sorry, jak to jest śmieszne, to trudno. I teraz sobie napisałem. Oczywiście wiadomo, że będą tacy, którzy powiedzą, e, no ale to miało być coś takiego, że to będzie dzień w dzień wygrana. No nie, nie. Jeśli tak myślałeś, to myślałeś, że odkryłem złotego grala, a złotego grala cały czas powtarzam, nie ma. Z bukmaherem da się wygrywać, o czym myślę, przekonuje się z 98% ludzi grających u nas, ale to nie jest tak, że będziesz w ciągu miesiąca dzień w dzień wygrywał. Jeśli tak myślisz, zmień dyscyplinę, ta gra jest dla ciebie. A są tacy ludzie. Wiem, że są, bo oni do mnie piszą. Po 3 czy cztery dni z rzędu wygrywają, nagle piątego dnia piszą. Przyrzekam wam. Robert, coś nie weszło. Dlaczego? Ja mówię, no jak to nie weszło? No normalnie nie weszło. To jest sport, tak? To jest sport. To tak jak wam wiele razy mówię, my zakładamy z góry, że te wszystkie mecze są uczciwe, tak? Widzieliście dzisiaj. KKS Kalisz wynik? Od razu wiedziałem, że coś jest na, na rzeczy. Jak może być przy takiej przepaści teoretycznej 1,90 na 1, na gospodarzy, którzy są liderami i, i gromią wszystkich z jakimiś tam outsiderami, niestety, nagle się okazuje 0,0, tak? No właśnie. Pamiętajcie, że my się dopiero za jakiś czas dowiemy też. I dowiadujemy się, że część meczy niestety nie jest do końca uczciwa, więc na to żadne algorytmy, absolutnie żadne, nie są w stanie tego przewidzieć. Pamiętajcie o tym i tak sobie myślę. Teraz, już kierując znowu do tych narzekaczy, takich, którzy nieraz narzekają, a to, że jak się nie wygrywa dzień w dzień, to to jest bez sensu. No to tak, jak mówię, zmień dyscyplinę, bo się wykończysz psychicznie, a zdrowie psychiczne, jak to ostatnio mówił pewien pan, to jest klucz. To jest klucz do tego, żeby żyć długo i szczęśliwie i w zdrowiu. Więc jeśli chcesz w zakładach Bukmacherskich wygrywać dzień w dzień, nie ma takiej możliwości. Może się zdarzyć seria i tak jak mówię, napisałem sobie, jeśli masz lepszy wynik od tego, który tu zaprezentowałem, to zanotuj swoją grę w miesiącu na przykład kwietniu i pod koniec kwietnia podeślij mi na infomaupaakademiagry.pl swoje wyniki. Uczciwe wyniki, takie, gdzie faktycznie zagrałeś, i masz lepsze wyniki niż wyszukiwarki. Ja obstawiam, że nie masz najmniejszej szansy zbliżyć się do tych wyników. Dlaczego? Dlatego, że widzę, jak grają moi koledzy, widzę, jak grają moi znajomi, widzę, jak ludzie grają na pewnych stronach. Nie ma szans żadnych. Przy tym oczywiście, jeszcze jakby wprowadzić stawkowanie, o którym już niebawem będziecie mogli poczytać. To te wyniki będą oczywiście jeszcze lepsze. Ale na razie wydaje mi się, że nie jest źle. Tak jak tu napisałem, wyniki wyszukiwarek można jeszcze wyśrubować, bo, tak jak mówiłem na początku, ludzie mają różne cele. Jeden ma cel wygrać 2000, pani Iza ma cel wygrać 700 zł miesięcznie, co mi się strasznie podoba. Strasznie mi się to podoba, że ktoś właśnie ma. Cel 3000 na przykład. On w ciągu 3 dni wygrywa 3000 i on kończy grę w tym miesiącu. To jest po prostu na początku się z tego śmiałem, a później sobie myślę, Boże, jakie to jest mądre. I ktoś ma czystą głowę. Kompletnie kilka dni sobie zagra, 3000 wygrywa, odpuszcza. W ciągu roku mega wypasione wakacje. Mega wypasione wakacje. Sponsorem Bukmacher. Także słuchajcie, tak to wygląda w tej chwili na dzień dzisiejszy. Myślę, że nie jest źle. Wiem, że będziemy te wyszukiwarki jeszcze podkręcali, jeszcze będziemy, tak jak Wam mówiłem, pewne ligi eliminowali. Różne, różnice rzeczy będziemy wprowadzali, żeby te wyniki były jeszcze lepsze. Ale jeśli my na prawie miesiąc gry tylko 5 dni przegrywamy, wydaje mi się, że nie jest źle. Oczywiście. Zawsze możesz powiedzieć, że akurat ja przekręcam te wyniki, no bo ty zagrałeś, miałeś takiego niesamowitego pecha, że te 22 dni gry zagrałeś wszystkie te mecze i zawsze tak miałeś poukładane kupony, że akurat trafiałeś te czerwone i nie trafiałeś nic kompletnie, i w tym momencie mocno bym się zastanowił na Twoim miejscu. Serio, teraz się nie zgrywam, czy ta gra dla Ciebie dalej ma sens, bo jeśli masz takiego pecha, że co nie zagrasz, to przegrywasz, to być może faktycznie czas zastanowić się nad tym, czy ta gra jest w ogóle dla Ciebie. Bo mi się wydaje, że jeśli wybierzecie sobie pewne ligi, nie będę mówił publicznie, jakie, ale już wiecie, jakie, jeśli wymyślicie sobie jakiś cel, jeśli postanowicie nie grać codziennie, tylko wtedy, kiedy właśnie grają, że tak się wyrażę, Ci Wasi no to wtedy naprawdę idzie, no sami widzicie, co, co tydzień pewne te same ekipy, o których oczywiście nie mogę mówić publicznie, powtarzają się i, i dają zarabiać. Więc, więc tyle w temacie. Słuchajcie, chcieliście to podsumowanie, to właśnie Wam zrobiłem. Tak, my też mamy czerwone, cały czas powtarzam, że zakłady bukmacherskie to są wygrane i przegrane. Jeśli ktoś wierzy w magiczne mecze z Chorwacji i same wygrane od góry do dołu przez rok grając dzień w dzień i to tam wygrane po 500 tysięcy euro no to, to to nie ta bajka to nie ta bajka tutaj pokazuję wam jak można wygrywać oczywiście zdarzają się przegrane i przegrane się będą zdarzały ale sami widzicie tylko 5 dni z 22 grając praktycznie dzień w dzień to też widzę po swoich kumplach którzy chcą grać dzień w dzień to nie jest takie proste. A grając pod tablicę, tak zwane, jak nieraz mówię, nie ma szans. Nie ma szans zbliżyć się do tych wyników. Sprawdźcie. Jak mi nie wierzycie, wciśnijcie ten magiczny przycisk, o który zawsze Was proszę. Sprawdzam. I zacznijcie od jutra przez 22 dni codziennie grać. Nawet na karce. Nie musicie tego opuszczać za pieniądze. I dajcie znać za 22 dni, jakie macie wyniki. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. I oczywiście serduchem za Polską obyśmy tę walię pokonali, choć może być bardzo ciężko. Trzymajcie się, pozdro, strzałka, cześć, hej.